No ja wierzę właśnie, ale teraz te święta mi się nie podobają. Czy świadkowie obchodzą te święta, bo no ten Jezus się nie rodzi co roku, chyba raz się urodził, nie? I jakiś Armagedon już ma powinien przyjść. Bo świadkowie są na stojakach i chyba jak ja nie jestem świadkiem, to ja przeżyję. Wie pan co, to proponuję, żeby pan porozmawiał z miejscowymi świadkami Jehowy. Nie wiem, skąd pan tam jest, no ale myślę, że to jest, no taka możliwość istnieje. To jest jeszcze, mam też jeszcze stronę jw.org internetową. Tam można ewentualnie informacje pani sobie w tym temacie zdobyć. No encyklopedie też są i dużo na ten temat mówią. Także nie ma chyba pod tym względem problemu. A jak ja nie jestem świadkiem, bo ja wierzę w Chrystusa, że ten Chrystus jest żywy. To znaczy, wie pan co, świadkowie też wierzą, no ale wie pan co, myślę, że szczegóły i tak dokładnie porozmawiać sobie spokojnie można najlepiej chyba w cztery oczy, ewentualnie, jak to się mówi, twarzą w twarz, a myślę, że też i jak wspomniałem, sporo informacji jest na jutro, także... A ja jestem tym aniołem, objawienie 21.12, tak mi Jezus objawił, objawienie 21.12 z 12 aniołów. Ja w to wierzę, że ten Jezus jest tym w niebie, tym moim Bogiem Ojcem. Jest 24 starszych, bo doba ma tyle godzin, są dwa przyjścia. Znaczy, wie pan co, dobrze, to, czy w coś wierzymy, czy nie wierzymy, nie świadczy o tym, że coś jest lub czegoś nie ma, prawda? No, ale tylko dowody, a no i to jest taka może, no myślę, że ważna sentencja czy teza, jaką powiedzmy na formie naukowym tej taką się przyjmuje, nie? A jak, no, jaką broń? Jako... wierzyć na przykład w krasnoludki, Ale dobrze, bracie, ale jaką bronią Ewę zabił szatan? Jaką bronią zabił? No, jak ja wspomniałem, no myślę, że tyle informacji. Ale wiesz, że świadkowie Jehowy, jak nie przyjmą Chrystusa 100%, to zginą w Armagedonie. Wiesz o tym, bo Chrystus jest Bogiem Ojcem, Zbawicielem. To znaczy, myślę, że nie szukasz informacji. Ale ja jestem tym aniołem, jednym z 12, objawienie 21.12. I ja cię wskrzeszam, Mateusz 10.8, wskrzeszam świadków Jehowy, Efezjan 5.14. Bo prawda wychodzi na jaw, a prawda wyzwala. Judasz zdradził właśnie Chrystusa i sobie odebrał życie. A świadkowie już mają krawaty do wieszania się. Czyli muszą się nawrócić do Chrystusa żywego, który żyje. Jak wspomniałem, no, dziękuję ci za rozmowę. Bracie, proszę, nad tobą proszę, jest Chrystus, proszę, jesteś moim bratem w Chrystusie, a niewolnik cię oszukał. Może ja jestem twoim pewnie bratem, ale ty tam nie. Ale Chrystus jest naszym ojcem, ojcze nasz, który jest w niebie, ojcze nasz, który jest w niebie, to jest Chrystus Emanuel, Bóg znamy. Także no, znamy Chrystusa. I jakiś komentarz jeszcze daj. No, komentarz taki, że jestem z tych 12 aniołów, to o nich obrazki są od świadków. I moja żona Małgorzata, oni jako system rozbili moją rodzinę. 20 lat temu żona odeszła i Chrystus mnie wybrał przed zarzeniem świata, jak apostoła Pawła, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział 5-20. Apostoł Paweł był powołany, później się nawrócił do Chrystusa, był wybrany i do grona 24 starszych się zalicza apostoł Paweł, ja też. A świadkowie jako fałszywa organizacja fałszywych proroków, Mateusz 7:15, oszukuje ludzi. I oni są faryzeusze i idą na pierwszy ogień. Przyjdzie Armagedon, to się na krawatach będą. Tak, będą się wieszać na krawatach. Objawienie 9 rozdział od 6 do 21. Będą chcieli umrzeć. Chyba, że... Na krawatach się będą. Chyba, na krawatach że staną się aniołami, Mateusz 24:31, bo pionieri... Bo zbawienie jest w Chrystusie, nie? Tylko w Chrystusie, a nie w Jehowie. Jest potężnym władcą, królem tak Bogiem Ojcem, jest królem władcą wszechświata. Jakuba i aniołów ma Chrystus, posyła wybranych. A nie jakiś demon Jehowa, nie? No demon jaszczur, Jehowa, demon jest, to już niech się schowa, oni tam pedofili, muszą kary płacić. A już ogromne kary w Szwecji podobno, nie w Szwecji, w Norwegii. Bo już się w synagoga się pali, ich sale też się spali. No, w synagoga diabła się pali. No, dobra. To błogosławimy wszystkich. No.